Witam serdecznie, z tej strony Zajber, a to jest kolejna retro kolekcja. W tym vlogu pokażę mój kolejny zakup. Tak jak wspominałem wcześniej, do tej kolekcji, którą już mam, która nie jest za duża, będzie dochodziło dużo gier i tak samo właśnie jest w tym momencie. Mianowicie moja kolekcja została rozbudowana dosyć mocno o gry z Xboxa Classic, czyli pierwsza generacja Xboxa. Udało mi się dosyć dobrej cenie, nawet bardzo dobrej cenie powiedzieć, kupić całkiem ładną stertkę gier. No ale dobra, przejdźmy po kolei, w miarę tak kategoriami pojadę, ale to tak też nie do końca. Zacznijmy od początku. Matrix. Patch of Neo. Z tego co pamiętam, były dwie wersje Matrixa. No jeszcze folika jest zabezpieczająca. Stan. Opakowanie w stan bym powiedział dosyć dobry. Płytka. Delikatne ślady użytkowania. Zestaw oczywiście zawiera książeczkę. Może to nie jest ten fenomen, który był za czasów PS1, aczkolwiek ona jest. I tak jak w przypadku PS2, jeszcze się pojawiało w tej generacji, już później w kolejnych też już z tą książeczkami. Tak. Dobra, Matrix. Kolejny tytuł to Halo 2. Na tej niestety już mamy ślady użytkowania, aczkolwiek nie trzeba by ją przetrzeć. To nie są ślady po prostu związane z palcami. Klasyka gatunku, książeczka. Freedom Fighters. No ta akurat ma bardzo dobry stan. To jest zerowa dziesiąteczka. Oczywiście zawiera książeczkę. From the maker of Hitman 2, EA. Rainbow Six 3, Black Arrow. Szczerze mówiąc, o tej osłonie nawet nie słyszałem. Wygląda dosyć spoko. Folia zabezpieczająca. Stan. Paluchy. I oczywiście książeczka. Teraz przejdziemy do Splinter Celli. Ogólnie 3 pudełka, 2 gry, ale to zrozumiecie za chwilę. Classic wersja Splinter Cella 1. Niestety brak książeczki. To są dwie płyty? A, bo jedna to jest klasyczna, druga to jest pod spodem bonusik. Brak książeczki. No i teraz podwójny Splinter Cell. Pandora Tomorrow, pudełeczko, w tym przypadku będziemy mieli książeczkę, igła, czyściutka, ładny stan, na odwrocie. Nie wiem dlaczego gość w kolekcji miał dwie Pandory, ale widocznie tak było. Zobaczymy jaki stan. No już wiem dlaczego, bo ta jest porysowana i to dosyć mocno, prawdopodobnie nawet nie działa. Aczkolwiek książeczka się znajduje. Od Codemastera. To od twórców tego Splittera. Second Sight. Chyba dobrze wymawiam. Wygląda dosyć spoko. Zabezpieczenie. Igła. Igiełeczka, czyściutka. Książeczka. Konstantin. Hmm.
no lekkie ślady użytkowania. Zawiera oczywiście książeczkę. Jeżeli chodzi o samego Xboxa, jedynie czy tego klasycznego, szczerze mówiąc nie miałem z nim kontaktu. Z tego co pamiętam, jakoś gdzieś to przeszło bokiem. Ja się bardziej wtedy skupiłem na PS2. Dobra, kolejna gra do kolekcji. Hobbit. No niestety, tutaj już mamy ryski. To całkiem spore. Zawiera książeczkę. Grałem w tego Hobbita 1, bardzo przyjemna gra. O tyle fajna była, że ona była rozbudowana o wątki, które nie wystąpiły w filmie, a były w książce, czyli na przykład spotkanie Toma Bombadilla. Kto czytał, ten wie. A to na czym najbardziej mi zależało, czyli co? Fable 1. Perła. Ja miałem szansę ograć na komputerze. Teraz też wersję, no niestety, delikatne ślady paluchów. Co poradzić? Książeczka. Miałem szansę właśnie ograć na Xboxie 360. No i teraz Series X. Fenomenalna gra. Szczerze mówiąc nie mogę się doczekać kolejnej odsłony. Dobra, teraz przejdziemy szybko, bo to już gry sportowe zostały nam. Top Spin. Czyli tak naprawdę gry, które najmniej interesują ludzi. Rysy. Widoczne rysy. Tak jak wspomniałem, mi to akurat nie przeszkadza, bo na tych grach mi totalnie nie zależało. Książeczka. Stan opakowania, spoko. Zawsze można opakowanie podmienić. Z inną grą. NHL 2003. Po angielsku. Stan. Dziwnie przetarta, szczerze mówiąc. Ona już raczej nie będzie działała, bo tak jakby się coś odkleiło od niej. Mała strata, co się mówi. Lecimy dalej. EA Sport, Fight Night. Te Fight Nighty, pamiętam, bardzo dobrze się przyjęły, jeżeli chodzi o gry sportowe. Ślady paluchów, delikatne ryski. Gra zawiera książeczkę. No i ostatnia gra do kolekcji, czyli World Championship Snooker 2004. Ken Doherty, Peter Ebdon, Stefan Lee, Tom Drago, John Higgins. Czyli taka elita tak naprawdę, jeżeli chodzi o snookera. Opakowanie w średnim wydaniu. Po lewej stronie O'Sullivan? O'Sullivan bodajże. Snookerowa gwiazda roka. Niestety tutaj mamy już porysowane jak jasny czort. Ale że to jest gra sportowa, więc wisi mi to. A, zawiera książeczkę. Prawdopodobnie nie będę miał okazji szybko ją przetestować bądź zagrać. Z tego powodu, że i tak w takie gry retro gram na Xbox Series X. To jest fenomenalne, że tam jest pełna wsteczna kompatybilność, no pełna to może przesadzam, ale bardzo duża wsteczna kompatybilność aż do pierwszej generacji. Co za tym idzie, te gry można za grosze wyrwać w wersji cyfrowej i ograć, jak to się mówi, z FPS boostem i tymi dopalaczami. Jest to fenomenalne. Oczywiście zachęcam do oglądania kolejnych vlogów. Pozdrawiam, trzymajcie się. Hello!